Ola Kozlek, ze mną Ostry. Cześć, witam. Jak po przegranej? Świetnie, jest świetnie. No co, słabo, no co mogę powiedzieć. Zaczęliście mocno, ty też uderzałeś i trafiałeś. Widać było po nosie Kacpra, że były rozwalone. A zawiodła kondycja? Kondycja głównie, no. Tylko i wyłącznie kondycja. Nie ustałem dlatego, że nie miałem siły już. A narożnik, słyszałeś go? Słyszałem, tak. Bardzo fajnie, że chłopaki krzyczeli bardzo, bardzo mocno. I gdzieś starałem się realizować cały gameplan, z tego jestem zadowolony, bo akurat żeśmy zrobili to, co mieliśmy zrobić, tylko zabrakło mi tlenu, tylko i wyłącznie. I nie miałem siły po prostu, nie? A jak wychodziłeś, co miałeś w głowie? Że wygram. Nie wyszło. Nie, ale tutaj też był problem z twoją głową, że jakby coś ci siadło? Totalnie nie. W ogóle się nie stresowałem, pamiętam samą walkę, wszystko totalnie. A jakbyś miał walczyć jeszcze raz, podjąłbyś się jeszcze raz walki No Limit, czy uważasz, że jednak nie jest to dobry pomysł? Mogę. Tak szczerze, ta formuła wcale nie jest dla mnie jakoś straszna. Więc jakby były przerwy, to szczerze byłoby zbyt łatwo chyba, bo te przerwy bardzo ustawiają, no regenerują, nie? No tak, ale ty też w sumie jak się tam przywracałeś, to trochę miałeś jakby tej chwili na oddech. Nie myślisz jednak, że ta przerwa byłaby spoko? Na pewno byłaby spoko, bo ona by ułatwiła wszystko, tylko że wtedy wyzwanie byłoby lżejsze, więc o wiele łatwiejsza walka po prostu z przerwami 3x3. No Limit fajniejsze, nie? Bardziej zajechać się można. I teraz co? Przegrałeś, ale myślisz o następnej walce, czy jednak skupiasz się na czymś innym? Zobaczymy, chyba w piłkę chcę pójść, ale mogę w sumie się bić, bez różnicy. Po prostu ten sport jest bardzo kontuzjogenny i taki ryzykowny, ale spoko w sumie. Odczułeś to jakoś bardziej, czy w sensie, że coś ci dolega, czy tylko jesteś trochę obity tutaj na twarzy? Tylko jestem trochę obity. Myślę, że Kasper wygląda gorzej ode mnie, coś śmieszne. Ale jest git. Myślałem, że będzie gorzej. Twój game plan w sumie na początku przynajmniej szedł po twojej myśli, czy od początku było jakoś tak? Nie, git. Generalnie żeśmy przez pierwsze 5 minut żeśmy dobrze realizowali ten game plan. Ścisnęliśmy go tak naprawdę. Taki był plan, żeby iść cały czas do przodu i żeby go cisnąć. Więc myślę, że się w miarę to wszystko poszło git, tylko kurwa na ten tlen. Tak szczerze. Czy masz jakiś taki żal do siebie, że nie dałeś rady, czy jednak traktujesz to jako po prostu wyzwanie? Żal to mam powiedziane. Jestem, co czujesz? Jestem wkurwiony. No. A Kacper, uważasz, że się dobrze pokazał? Nie. Nie. Totalnie nie? Totalnie nie, uważam, że nie. Dużo jakby tych ciosów trafiało na twoją głowę? W ogóle odczuwałeś te ciosy? Nie, no właśnie, kurwa, ta wątroba jedna mnie tak mocno odłączyła, a tak to właśnie nie czułem za bardzo. Myślałem, że będzie serio lepszy, nie? To jest zdecydowanie dziwne. Ale ja też tej walki nie widziałem, więc jestem nieobiektywny. Możliwe, że faktycznie była jakaś tam dominacja, której ja po prostu nie czuję, bo tam byłem w środku. Ale kurwa, myślałem, że będzie lepszy, tak szczerze. I co teraz planujesz? Do końca roku już wolne? Tak. Idę zapierdalać i biegać, mam tą samą kondycję. Czyli mimo, że całe życie na boisku, to jednak kondycja nie tak. No i nie tak. To jest, to bardziej interwał był. No, za słabo jednak za słabo. Jasne. Dobra, dziękuję ci bardzo, jesteś mega zmęczony, widzę. Także gratulacje i dziękuję.